Witam kochani bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na 19 sierpnia. Tarot i anielskie karty. Zaczynamy od tarota. Zobaczymy, jakie energie tutaj będą towarzyszyły, jakie emocje w tym dniu. Co nam tarot podpowie na 19 sierpnia? No, jest taka karta wycofania troszeczkę naszej życiowej mądrości, tak? Ten pustelnik wypada nie bez przyczyny, moi drodzy, ponieważ tutaj jest szansa na taki wewnętrzny spokój. Pustelnik jest bardzo mądry, chce się czegoś dowiedzieć, szuka porady, szuka jakiejś wskazówki gdzieś w jakichś księgach, książkach, w artykułach, w internecie, chce oświetlić swoją drogę. Tutaj może być, moi drodzy, jakieś przygotowanie do ważnych tematów, egzaminów i tak dalej. Szukamy wiedzy przede wszystkim. Szukamy rozwiązań. Możliwe, że będziemy też chcieli tu, moi drodzy, sprzedać jakąś starą rzecz, czy też zamówić. Jest tutaj, moi drodzy, sprawa, może niektórzy będą się ubezpieczać gdzieś, może na życie na przykład, zdrowotne jakieś ubezpieczenia będziemy zakładać sobie, tak? Także jest mądrość, jest wiedza i na pewno roztropność przy pustelniku, tak? To jest ważne, roztropne działanie, ale też aspekt zdrowotny, sprawy takie najczęstsze, które mogą tutaj dolegać większości, to są oczy i uszy, problemy z tymi narządami podwójnymi. Oczywiście, moi drodzy, tu są różne choroby też przypisane, ale o tym nie mówimy, bo mówimy o takich ogólnych sprawach tylko. Tutaj, moi drodzy, mamy znów wybierz nowy kierunek. Znowu się pojawia ta karta, któryś raz już. Być może w tym miesiącu, na pewno w sierpniu. Widzicie, szukamy czegoś, douczamy się i być może czas jest na to, aniołowie podpowiadają, aby coś, co jest dla Was już sprawą, no, starszą, tak, zawodem, który macie, wykonujecie, może coś trzeba zmienić, może coś trzeba dołączyć jeszcze do Waszej edukacji, albo też do Waszej sytuacji zawodowej. Czas wybrać nowy kierunek. To jest przypisana ta karta anielska też nie bez powodu w każdym aspekcie życia. Czy, moi drodzy, w zawodowo-finansowym, czy też w uczuciowym, moi drodzy, czas odejść od czegoś i wybrać nowy kierunek, tak? Albo dodatkowy kierunek. Także, moi drodzy, no, zastanawiające, czas na to, abyśmy pomyśleli nad tymi sprawami nowych kierunków, nowych zadań i wszystkich nowości w naszym życiu. Dobrze, kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, ściskam mocno wszystkich i życzę, moi drodzy, tego dnia dużo mądrości, wizji, spełnienia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, kochani.